to wygląda. Dwa paski wystarczy, bo opierzenia przykrywa. I nie pytajcie, dlaczego kleję, bo po prostu finansowo lepiej wychodzi to. I prosto, bez gazu, bez niczego. A raczej dobrze się sklei, bo to już druga warstwa. Szczelny dach jest, tylko i tak profilaktycznie jeszcze jedną warstwę chcę zrobić, wiecie. Żeby było pewne, pewne. Bo chyba warstwę jakąś taką wykończeniową to w przyszłym roku. Nie dam rady w góry jeździć i kupować wszystkich materiałów. Dobra, kleimy panie. Dobrze idzie. No i szykujemy ładnie. Bo to godzina 15. Pas nadrynowy. Kupiłem dwie sztuki. Kupiłem lepik na zimno i papę na lepik. Nie będę gazu zużywał. Najprostszą metodą jeszcze sobie położę warstwę papy jedną i dopiero dach właściwy może za rok po zimie. Wszystko powoli, etapami. Widok na działkę sąsiednią. Tutaj garażyk, samochodzik, drugi garażyk, kuchnia letnia, tarasik, też muszę tam poprawić. No i na tym całym dachem się swoim zająć, a tam idę się kąpać zawsze jeziorko.